Pierwszy rzut. I dojechałem na to jezioro. Tutaj trochę. Zara będzie pierwszy rzut, o ile się. I wyciągnąłem. Coś zaczyna się chyba dziać. Tak. I to z góry, bo dopiero co zarzuciłem. O, ten już ładniejszy. Piękny. Piękny lir. Nie, po tego to muszę zejść. Oj. Ten już ładny. Kurczę. I to z tak wysokiej wody uderzył. Kurwa! No to ładnie. No co, trzeba kurwa wchodzić do wody. Boże. Jesus. Zimno, ależ mnie nogi bolą. Dobra, wyciągnąłem telefon, woda zimna, telefon miał być wodoodporny, bateria się rozładowała w wodzie, chwila, moment i coś chyba nie działa, szajs, sung zasrany. Nie wiem, co tutaj się włączyło do wody. Żebym miał wyciąganą baterię, teraz robią takie gówno warte. Nawet nie wiem, jak to wyłączyć. Nie da się, kurwa, świeci, nie wiadomo po co. Byłaby bateria, wyciągnąłby baterię z restartową i by poszła, tak? Można sobie... O, coś się zainteresowało filetem po tak długim czasie. Jest.
Ot. No to masz ci los. Puszczaj ty. Gdzie uciekasz? Stój. Typa, jak złapał. Panie krab, spuszczaj te cęgi. Puść cęgi, to ja cię wypuszczę. Pa, złapał jeszcze drugim tym i będzie trzymał. Co za czubek. To nie do jedzenia jest. Typo, jakie to silne. Do. Działaj, łajzu. Czemu nie działasz? Dobra, szukamy, szukamy. Elpio. Kupiony, nowy. Dziadyga. Spadnie mi tylko to. I tak, telefon kupiony, czyli mogę dalej wędkować. To jest to samo miejsce, tylko że chyba teraz jest słońce, nie? No ale za to wieje. No i zaczynam dalej. I filecik założony. I leci. No i czasami takie też się robią. No i zestawik założony. No i to nie lirek, to kamień. Nie. Poszło wszystko. Kurwa mać, jeba. No i pięknie. Wypad na ryby się zakończył. Kończy. Jadę jeszcze w jedno miejsce, ale... To była najdroższa ryba, która nawet nie ma foty. Bo uciekła. Telefon utopiony. Zimno się zrobiło. Ale tak to było.